Koronawirus to jest zapowiedź apokalipsy, zapowiedź końca świata. No właśnie, niektóre przepowiednie mówiły o tym, że może koronawirus wystąpić na świecie. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Na swoim kanale przedstawiałem liczne tak naprawdę przepowiednie, tylko Jasnowidza Jackowskiego, Babę Wangi, e, Ojca Klimuszko, Nostradamusa, e, tak, też po prostu innych e, tam jasnowidzów, jasnowidza osowieckiego i inne praktycznie osoby, tajemnice fatimskie, no na pewno jeszcze po prostu inne praktycznie przepowiednie. No, właśnie, i czy tak naprawdę koronawirus to jest zapowiedź apokalipsy, zapowiedź końca świata? Apokalipsa, koniec świata, zawarte w licznych przepowiedniach, zawarte też w Ewangelii Świętego Jana, czy to praktycznie się dzieje na naszych oczach? No, rzeczywiście, tutaj można powiedzieć, że to może być zapowiedź właśnie końca świata, albo przynajmniej dziesiątkowania populacji na świecie, póki lekarstwo na to nie zostanie wymyślone, ponieważ choroba ta bardzo szybko się rozwija. Już praktycznie władze chińskie przedstawiły informację, że 15 tysięcy osób jest chorych na koronawirus. Kolejne przypadki są w Europie. W Polsce praktycznie 500 osób podanych sobie jest monitoringowi, tak a więc są sprawdzane, czy rzeczywiście mają ten wirus w swoim organizmie, czy też nie. Natomiast rzeczywiście może się wypełnić apokalipsa, może się wypełnić tutaj koniec świata, a więc no, ludzkość praktycznie wyginie, bo zostanie zdziesiątkowana, tak? Bardzo często przedstawiałem te przepowiednie, to mnóstwo ludzi interpretowało to w kontekście bomby atomowej, że dojdzie ostatecznie do konfliktu między mocarstwami, przykładowo tak między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i dojdzie do użycia bomby atomowej, no i faktycznie ludzkość przestanie żyć i funkcjonować. No tak, ale z drugiej strony to byłoby za proste, tak? Też przywódcy musieliby później żyć, tak? Gdyby na przykład Rosja zrzuciła bombę atomową na Stany Zjednoczone, no ale przecież Rosja musiałaby dalej żyć, po prostu przywódcy tej, tego państwa zrzucenie bomby atomowej doprowadziło, by praktycznie do skażenia środowiska, tak, powietrza i tak dalej, no to po co praktycznie być takim, żyć w takim świecie? No to jest bezsensowne, tak? Nawet jakby, gdybyście wy mieli taką moc, tak, załóżmy, że na jeden dzień możecie się zmienić w tyrana praktycznie, w sensie po prostu tutaj, nie wiem, w, w jakiejś grze komputerowej i możecie zrzucić bombę, no to nic nie przyniesie na dłuższą metę. No właśnie, a tutaj jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ jest to sprytne działanie. Jeżeli ten wirus został celowo tak naprawdę wyniesiony z tych laboratoriów, z tego laboratorium w Wuhan, tak To jest jedno z 53 laboratoriów, ściśle tajnych, praktycznie gdzie są badane tak, wirusy Ebola, SARS-u, bardzo nie, groźne, bardzo niebezpieczne. I praktycznie od tego laboratorium 30 km dalej jest właśnie ten rynek tak, ze zwierzętami, z jedzenie gdzie ludzie chodzą na ten rynek, kupują. No i właśnie tam, od tamtego miejsca, praktycznie ta choroba się rozwina ognisko i poszło to na cały świat, tak? Pytanie, czy to było przypadkowe, czy też było to celowe działanie. Zobaczmy sobie tak, że wirus taki, on bardzo szybko dotrze do licznych krajów na całym, na całym świecie, tak? Gdyby doszło do konfliktu między mocarstwami, to byłby konflikt między państwem A i B, tak? Załóżmy, między Rosją a Stanami, Stanami Zjednoczonymi, ewentualnie państwa, które praktycznie popierają te, te strony konfliktu. Natomiast taki wirus, on się rozniesie wszędzie, praktycznie na cały świat, tak? Oczywiście w pierwszej kolejności on zawsze się Roznosi do tych największych państw, czy ludzi, którzy najczęściej podróżują, tak? Czy Niemcy, Wielka Brytania, Australia, Stany Zjednoczone, Rosja i tak dalej, ale później praktycznie on się rozniesie na kolejne kontynenty, na kolejne państwa. On może doprowadzić do zdziesiątkowania praktycznie tutaj społeczeństwa, tak? Czyli z tej umownej liczby, tam 6,5 miliarda ludzi na świecie, nie wiem, ile tam jest dokładnie, no to może na przykład zostać 3 miliardy ludzi, tak? Albo 2 miliardy ludzi. Oczywiście nie po roku czy po dwóch latach, ale na przykład po 100 latach. Także że no, nieprawdopodobna tutaj wizja, nieprawdopodobna przepowiednia, czyli ta apokalipsa, rzeczywiście może ona się zrealizować, tak? To może mieć miejsce, że nastąpi koniec świata, ale nie taki, który będzie w ciągu jednej chwili, jak styknięcie palcem, tak? Że nastąpi jeden wielki wybuch i wszystkich nas pochłonie, ale stopniowo po prostu będziemy umierać, będą, będą ludzie praktycznie masowo umierać od tego wirusa. I teraz zobaczmy sobie, jaka jest sytuacja, tak? Ten wirus się przedostał do na zwierzęta, później ze zwierząt. Na ludzi. On jest zmutowany. Nie ma lekarstwa na ten praktycznie wirus. Mało prawdopodobne jest, żeby bardzo szybko stworzono praktycznie lekarstwo na ten wirus. Być może będzie możliwość łagodzenia tak naprawdę skutków tego koronawirusa, ale mało prawdopodobne jest, zanim po prostu powstanie jakieś lekarstwo, a jeżeli powstanie, ono będzie na coś będzie pomagało, na coś będzie szkodziło. Tak zwykłe lekarstwo, jeżeli chcą firmy farmaceutyczne wprowadzić na rynek, to bardzo długo trwa, praktycznie od 5 do 8, nawet do 10 lat. Wymaga to licznych testów sprawdzania zgód, pozwoleń jeszcze w poszczególnych krajach, to też inaczej wygląda. No, sama prosta sprawa, tak, byśmy, byście byli właścicielami koncernu farmaceutycznego, to nie, wpuś, nie wpuścicie byle jakiego lekarstwa, bo jeżeli ono zaszkodzi, to potem po prostu was ludzie podadzą do sądu, będą chcieli odszkodowania, tak, eee, na przynajmniej tak w Stanach Zjednoczonych jest, bo w Polsce pewnie i tak byście nic nie wygrali, tak, no bo u nas to wiadomo, jak to wszystko wygląda. Natomiast rzeczywiście, tak, ta, ta, ta sytuacja tak wygląda. I teraz może się okazać, że lekarstwo, które powstanie na koronawirus, tak, nawet jeżeli ono nie będzie jeszcze przebadane, nie o tych wszystkich atestów, ale będzie jakiekolwiek lekarstwo, czy, jakieś, czy coś, co daje po prostu jakąś opiekę, tak? albo coś, co zmniejsza praktycznie skutki koronawirusa, okaże się, że będzie bardzo drogie i dostępne tylko dla ludzi bardzo bogatych. I tu znów niesprawiedliwość społeczna. Ci bogaci będą mogli teoretycznie przeżyć. tak? No, bogaci też mogą mieć gorszą odporność, słabszą odporność i to lekarstwo i tak nic im nie pomoże. Natomiast rzeczywiście ci bogaci będą mogli sobie na to pozwolić. Poza tym bogaci ludzie będą mogli na przykład po prostu schować się w swoich domach, mieszkaniach, czy jakichś schronach, czy po prostu pałacach, nie będą musieli mieć kontaktu z innymi ludźmi, będą im przynosili zakupy, będą mieć swoją służbę i tak dalej, i oni teoretycznie oczywiście będą chronieni, tak, a my zwykli tak naprawdę ludzie będziemy umierać, będziemy umierać, no bo musimy się poruszać, chodzimy do pracy, do przychodni i tak dalej. Czyli znowu to jest ta dysproporcja społeczna, znowu bogacze po prostu tutaj będą mieć teoretycznie lepiej, tak, a my po prostu zwykli będziemy umierać. Także tak wygląda sytuacja, ta apokalipsa, ten koniec świata umowny, rzeczywiście może mieć miejsce, tak? może mieć on miejsce. Ten koronawirus bardzo szybko praktycznie się rozprzestrzenia na poszczególne państwa. To też nie jest taka sytuacja, że w Polsce nie wiem, w przeciągu jednego miesiąca nagle milion ludzi będzie chorować, ale ten wirus rzeczywiście w przeciągu kilku lat może się bardzo mocno rozwinąć, no i on może też zdziesiątkować nas praktycznie, ludzi, tak? Podobno są takie informacje, już statystyki podają w tej władze w Chinach, że 315 osób zmarło, jeśli chodzi o tego koronawirusa, tak? Natomiast, no, pamiętajmy, że to praktycznie cały czas się dzieje, tak, że następują szczepy, mutacje praktycznie tej choroby, no i ta liczba tych ofiar będzie zdecydowanie większa, tak, to są też jakby statystyki za Chinami, tak, natomiast do tego dochodzą praktycznie kolejne państwa, kolejne praktycznie ogniska, tak, to jest jakby przerażające. Teoretycznie najlepiej by było zamknąć praktycznie wszystkie granice, tak, czy, czy tutaj loty w najłatwiejszy sposób, tak, do, do Azji czy z Azji, ale to nie jest takie proste, tak, no bo to też może ten wirus dotrzeć, dotrzeć może z różnego rodzaju produktów, a poza tym, no, pewne rzeczy są niemożliwe, tak? No, ludzie jednak muszą podróżować między kontynentami. To nie jest kwestia, kwestia tylko turystyczna, ale też kwestia praktycznie biznesowa, kwestia załatwiania pewnych spraw, tak? Czyli rzeczywiście ta, ten koniec ta apokalipsa on może się po prostu ziścić, może się on po prostu zrealizować w zupełnie inny sposób, taka, więc choroba, która może dziesiątkować, praktycznie populację, społeczeństwo na całym świecie, tak, praktycznie na całym świecie. No i teraz tak, pytanie jest o odpowiedzialność poszczególnych państw i rządów, tak, to one powinny teraz na, na, stać na straży, bo praktycznie bezpieczeństwa i zapewnić bezpieczeństwo ludziom, ewentualnie szczepionki czy lekarstwa, które po prostu walczyłyby chociażby z objawiami tej choroby, albo kompletnie by tutaj sobie poradziły z właśnie z tą Chorobą. No i może to różnie wyglądać, tak, bo niektóre państwa są biedne i sobie na to nie pozwolą, albo nie dadzą sobie w ogóle rady, tak, żeby opanować, jakby całą sytuację związaną z tą chorobą, tak, z koronawirusem, który praktycznie rozprzestrzenia się w nieprawdopodobnym tempie. No i kolejne praktycznie państwa są tutaj zarażone. Gdyby zrobić taką mapę, tak, praktycznie świata i na czerwono zaznaczyć takie miejsca, to praktycznie co chwilę przebywają czerwone punkty, tak. To jest nieprawdopodobne, bo żaden nawet dyktator, żaden po prostu. Przywódca na świecie e, nawet jeżeli chciał, miał takie aspiracje, żeby podbić świat czy połowę świata, to szło to praktycznie krew z nosa. Jedną wojnę wygrał, drugą przegrał, tu się źle przygotował i tak dalej. Załóżmy po prostu Hitlera, tak? On miał oczywiście tutaj mnóstwo porażek na, na swoim koncie, no cała jego działalność to jest po prostu jedna wielka porażka, ale w sensie taki militarny chciał dokonać podboju, e, tak i nie wszędzie mu wychodziło a tutaj praktycznie wystarczyło, że ten wirus się wydostał z laboratorium I jeżeli to była teoria spiskowa, która miała. Jakby ta teoria spiskowa jest prawdziwa, także to. Był celowy wirus, który miał dziesiątkować praktycznie społeczeństwo, populację na świecie. To plan praktycznie doskonały, to samo się rozprzestrzenia. Nie potrzeba do nakładów żadnych finansowych. Nie potrzeba czołgów, nie potrzeba praktycznie samolotów, tworzenia bomby atomowej, prac setek naukowców. Wystarczy prosty sposób praktycznie doprowadzić do tego, żeby ten wirus się wydostał, a następnie przedostał się na cały świat. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Jestem ciekaw waszej opinii na ten temat. Czy rzeczywiście ta apokalipsa, koniec świata, w zupełnie innym ujęciu ona się realizuje, tak? Realizuje się praktycznie w ujęciu z dziesiątkowania społeczeństwa, tak, społeczeństwa. Jeszcze jedno do niedawna. Byliśmy praktycznie informowani, tak, tutaj przez WHO, przez wszelkiego rodzaju organizacje międzynarodowe, służby zdrowia i tak dalej, że no najbardziej niebezpieczne, tak czy choroby, które mają największą śmiertelność, to są choroby krążenia, choroby nowotworowe, tak, choroby cywilizacyjne, nadwaga, a teraz się okazuje, że zupełnie inaczej. Może się okazać, że to właśnie tutaj koronawirus to będzie pierwsza przyczyna śmiertelności ludzi na świecie. To wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie, trzymajcie się, cześć!